Marzec 2023 roku okazał się niezwykle korzystny dla naszych klientów. W pierwszej kolejności pragnę przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który oddalił apelację banku i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Oznacza to, że umowa kredytowa naszych klientów zawarta w 2006 roku jest nieważna. Na uwagę zasługuje łączny czas trwania postępowania, który wyniósł zaledwie 14 miesięcy. Sąd apelacyjny podzielił w całości argumentację sądu pierwszej instancji odnoszącą się do tego, iż w umowie nie została określona konkretna kwota kredytu, co w zestawieniu z modelem ustalania kursów CHE wedle tabeli stanowi rażące naruszenie interesu konsumenta. Na kanwie niniejszej sprawy mamy styczność z kredytem złotowym, gdyż jego wypłata i spłata nastąpiły bezpośrednio w złotówkach. Nie ulega wątpliwości, że przeliczenie należności na CHF miało jedynie cel waloryzacyjny.